Pokażę Wam, co dzisiaj kupiliśmy. Wydałam w Biedronce 290 czy 89 zł. Także coraz lepiej, zobaczcie, jak mało rzeczy. Boczek rolowany. Jakiś pikantny chyba wzięłam, kurczę, nawet nie wiedziałam. Bardzo dobry na grilla, polecam. Mieliśmy ostatnio, jedliśmy, wzięliśmy dwie paczki. Talerzyki jednorazowe. Tacki aluminiowe, lepiej nam się smaży jakoś na tackach. Twaróg półtłusty z tej firmy Delikate. Dwa jogurty jagodowe. Dobre są jeszcze brzoskwiniowe z tych dużych. Kubeczki papierowe. Trochę bananów, bo chcemy zrobić jakieś szejki, więc wzięliśmy trochę więcej bananów. Chlebek, bo przyjeżdżają do nas wieczorem goście, będziemy mieli grilla, więc troszeczkę większy chleb wzięliśmy. Musztarda serebska, ta, której również zawsze używamy, produkty, które zawsze są u nas. To bardzo, bardzo lubię. Dajcie znać, czy też lubicie, a jeżeli nie lubicie tego smaku, to piszcie, które lubicie, bo mi na przykład przypadł do gustu ten i ja bardzo lubię. Także tu mamy cztery ogólnie było buteleczki. Jabłka w worku. Zawsze biorę luzem, ale teraz luzem nie było takich jakichś, wiecie, fajnych, tylko takie z taką twardą skórą, a ja takich nie lubię. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Śliwki. Śliwki, aż mi się chce już jej spróbować, słuchajcie, takie fajne, nie twarde, nie miękkie. Akurat takie teraz do pojedzenia. Cytryny, bo jest tak gorąco, że musimy po prostu się nawadniać i zrobiliśmy zapas jeszcze. Kupiliśmy zgrzewkę wody, żywiec gazowanej i żywiec niegazowanej. Teraz kupiliśmy zgrzewkę żywiec niegazowanej, ale przeważnie kupujemy taką 5-litrową, to Oazę chyba, bo my wlewamy sobie tutaj do lodówki, więc ta z lodówki jest również bardzo dobra. Dobra. Nuggetsy z kurczaka w panierce w stylu tempura. Te są bardzo dobre. Ja wiem, że pewnie ktoś może powie, że są niezdrowe, ale raz na jakiś czas można zjeść. I tu mamy kurczaka panierowanego. Również takie kotlety bardzo dobre. I jest 4 sztuki chyba. Nie, albo 3. Nie, 4 sztuki, dobrze. No i coś, co ja uwielbiam od zawsze i chyba nigdy mi się nie znudzą. Pierogi ruskie, oczywiście wiadomo, że najlepsze jak się zrobi samemu, ale te również są dobre. I jeszcze pierogi z mięsem, bo mój mąż lubi z mięsem. Wzięłam po 2 paczki. Na grilla wzięłam jeszcze kaszankę. O kurczę, zapomniałam kiszki ziemniaczanej gdzieś tam wyhaczyć, bo kiszkę ziemniaczaną również lubimy na grilla. No i kiełbasę, którą ja polecam, zawsze ona mi bardzo smakuje i wszystkim, kto do nas przyjeżdża, to zawsze się pytają, jaką kiełbasę kupiliśmy, że jest taka pyszna, więc my kupujemy taką. Za chwilę Wam pokażę jeszcze, co my kupiliśmy w smyku, bo jeszcze dokupywaliśmy ubrania. Dobra, to może ja się przełączę. Za chwilę Wam jeszcze pokażę, co kupiliśmy w smyku, bo musieliśmy dokupić im jakieś ubrania jeszcze na wyjazd i jeszcze w nieskończoność, jeszcze jutro jedziemy coś tam dokupić Aleksowi, jakąś kurtkę taką cienką, przeciwdeszczową, bo Błażejowi już udało nam się tą kurtkę zakupić. Były również dla Aleksa, ale mój Aleks też chce jednokolorową, nie chcę w jakieś tam, wiecie, to już ten wiek, że on już nie chce tam jakichś misiów, jakichś tam, jak to się nazywają, dinozaurów, bo w smyku są takie dinozaurowe. Jak nie wiecie, to w smyku są super promocje, jeszcze chwilę są, gdzie możecie złapać fajne ubrania. No, także zaraz Wam je pokażę. No, to zaraz Wam je pokażę. Idziemy. Zobaczcie, ile mamy tutaj tych kwiatuszków. Musimy kosić trawę i już Wam pokażę. Tadam! Pięknie czysta woda, bo była dosłownie brązowa. Już prawie się nalała. I słuchajcie, co zrobiliśmy. Domyliśmy ten basen, bo ostatnio Aleks go mył, ale sam, no wiadomo, że nie wyczyści takiego basenu. Dzisiaj go rano domyliśmy z racji tego, że jechaliśmy na pogrzeb. To mówimy, zostawimy, niech woda się nalewa. Ale wiecie co? Nie wiem, czy widzicie te korki tam i tam. I tam idzie taka rurka. I ja tą rurkę zostawiłam z octem gdzieś tutaj z boku koło tarasu, żeby się po prostu ta rurka umyła. I jedziemy z powrotem. Ja mówię do Piotrka: Piotrek, a tą rurkę to przyczepiłeś, żeby woda nie wypływała czasami?
jak będzie się nalewać, bo wiecie, zostawiliśmy na 4 godziny tutaj szlauch w basenie i to się nalewa, tak? Tak, basen nam się nalewa mniej więcej z 6 godzin. No ale dobrze, zadzwoniłam do mamy szybko i poinstruowałam mamę, to mi mama tutaj to wszystko powkładała, i no i woda leje się dalej, ale no, także w pośpiechu to wszystko robiliśmy. Wrzuciłam już grzybka z chlorem, musimy zamówić pompę, bo jak już Wam mówiłam, spaliła nam się. No i tak, tak wygląda nasz basen. Dzisiaj się będę kąpać, chociażby woda jest na razie lodowata, ale jest tak gorąco, tak upalnie, że dzisiaj włażę do wody. Na chwilę usiadłam tutaj na huśtawkę, żeby sobie z Wami pogadać. Słuchajcie, wrzuciłam Wam vloga o tym cukrze i rzeczywiście wczoraj pojechałam do Pepco coś tam nagrać. Te nowości macie już na kanale, naprawdę są bardzo, bardzo ładne, więc sobie zerknijcie. No i pojechałam do Biedronki. Pani mówi, że nie ma cukru. Okej, jadę dalej. Pojechałam do Netto. Pytam się pani, przepraszam, a gdzie stoi cukier? Wiecie, o co chodzi? To co druga osoba się jej pyta, gdzie jest cukier, nie? Ona mówi, że o, proszę panią, cukru to już nie ma. Cała paleta w pół godziny się rozeszła. Mówi, ludzie brali normalnie jak świeże bułeczki. No dobra, sobie myślę, kurczę, jak ten cukier ma naprawdę być taki drogi, no to podjadę, może jeszcze kupię sobie tam, wiecie o co chodzi, 10 kilo, wrzucę sobie do spiżarni i będę miała, tak? Koleżanka na kasie w Netto pracuje i mówi do mnie tak, Sylwia, idź tam gdzieś tam, w gamie jest cukier. Ja mówię, dobra, no to fajnie, jak jest, to biorę torbę, wziąłam torbę szmacialą, żeby mnie nikt nie widział, że idę, wiecie, z 10 kilogramami cukru. Wchodzę, nie, najpierw jeszcze pojechałam do jednego sklepu, mówię, pojadę na takie osiedle, gdzie tam mniej ludzi, to sobie myślę, tam na pewno będzie cukier, bo wiecie, w tych małych sklepikach najlepiej szukać, bo w tych dużych to wszyscy wykupują. Pojechałam do tego sklepu, chodzę, szukam, patrzę, mąka stoi, tutaj jakaś bułka stoi, mówię, przepraszam, a czy jest cukier? O, pani, cukru to już dawno nie ma. Sobie myślę, to kiedy oni to wszystko wykupili? Dla mnie nie zostawili? No i dobra, sobie myślę, dobra, jadę na Tarondo, ale mówię, tam to na pewno nie będzie, bo tam wszyscy chodzą do sklepu i na pewno tam nie będzie w tej gamie. Wchodzę do gamy, mój Błażej krzyczy, mamo chodź, sobie myślę, jest, biorę, kurde, zaraz, koszyk, mówię, żeby się tylko ludzie ze mnie nie śmiali, że biorę 10 kilo. Ja podchodzę, patrzę, cukier 6,99, jedyny sklep w mieście, gdzie był cukier za prawie 7 zł. No to sobie myślę, wrzucę sobie ze dwa chociaż, nie? Ale sobie myślę, kurde, po co mi za 7 zł? Ja wiem, że może podrożeć, ale mówię, o nie. Nie, ja nigdy tak powiem Wam nie żałuję, ale sobie myślę, cukru, jakbym nie miała, to bym musiała wziąć, tak? Wypakowałam z powrotem na półkę ten cukier, te 2 kilo cukru. Ja tu z torbą szłam, kurde, po 10 kilo cukru. A nawet 2 kilo nie wzięłam, także powiem Wam, za 7 zł u nas jest cukier. Wy już też mi pisałyście, że u Was jest po prostu katastrofa z tym cukrem, także nie wiem, co tu się dzieje, czy to znowu taki był boom i zaraz z powrotem wróci to do sklepu, czy to naprawdę będzie taka cena, nie mam pojęcia, ale rzeczywiście każdy narzeka, że tego cukru nie ma. Boże, jak mnie ręka boli, Wy też tak macie, mi normalnie ręka zaraz tak opada, że jak nie mam statywu i sobie tutaj nie trzymam tak na nodze, to mi ona po prostu opada. No, także takie to były cyrki. Dzisiaj kupiliśmy właśnie dzieciakom jeszcze, poleciałam do Smyka. Kupiłam im jeszcze jakieś spodenki, zaraz Wam to wszystko pokażę. Później pojechaliśmy na pogrzeb. Powiem Wam szczerze, że było tak gorąco, że w kościele przez godzinę czasu nie ochłodziłam się. Ja mówię, cieszę się, że w kościele jest tak zimno. Pierwszy raz się cieszyłam, że w kościele jest zimno. Bo ja jestem takim zmarzluchem, wiecie o co chodzi, a tutaj jest taki upał dzisiaj u nas, że jest naprawdę chyba ze 35 stopni, to spokojnie. A już na cmentarzu to już nic nie mówię, że tam to w ogóle już tak buchało od tej trawy i od tego betonu, buchało takie gorąco, że moja córcia już też aż słabo się poczuła, szybko ją tutaj gdzieś w cień. Także naprawdę trzeba uważać, nawadniać się i... No, trzeba uważać, słuchajcie, siedźcie w domu, jak nie trzeba wychodzić, to siedźcie w domu. My też przyjechaliśmy i teraz ja tylko wyszłam na chwilę na podwórko, ale dzieciaków też mimo tego, że jest godzina po 15 już, tak, już to słońce nie jest tak nisko, to
Kazałam im zostać w domu, żeby trochę odpoczęli, bo już dzisiaj połaziliśmy trochę po tym słońcu. No i żeby się po prostu źle nie czuli, tak? Bo już nie mówię o tym, że się gdzieś tam spalą, ale żeby się źle nie czuli, bo mój Boże, już wczoraj główka go bolała. On jest taki troszeczkę, z racji tego, że on ma tą karnację jasną. I on jest taki bardziej delikatniejszy na wszystko. Tak samo na jakieś uczulenia, jakieś, nie wiem, chipsów się naje, czy jakieś napoi słodkich popije, to on zaraz ma krosty, zaraz ja muszę teraz właśnie, muszę pamiętać, żeby kupić jutro w aptece jeszcze kalcjum, ten syrop, żeby mu zapakować i plasterki. Moim synkom mam nadzieję, że dadzą radę przez 5 dni. Nie wiem, jakie dam radę, powiem wam szczerze, że oni na tak długo nie wyjeżdżali i mój Boże co chwilę przychodzi i mówi, że on będzie płakał. To powiem wam, że mi jest ciężko. Jest mi ciężko, bo się martwię o niego, no wiecie o co chodzi. Fajnie, że jadą we dwóch, bo jak jadą we dwóch, to Aleksik jest taki opiekuńczy, że będzie go wspierał, będzie się nim opiekował, ale to jest jednak 5 dni, nie? To nie jest tam 2 dni, że sobie gdzieś wyjadą, tylko to jest 5 dni. No i kawałek od nas chyba jest ze 150 km. Także kawałek od nas, ale nie ma problemu, 12 w nocy, coś się będzie działo, to my wsiadamy w furę i jesteśmy. A propos fury, bo się tam mnie pytacie w komentarzach, nie kupiliśmy wczoraj samochodu, nie było czasu i tak szukamy i na razie jestem bez samochodu, ale jakoś na razie będę dzieliła się samochodem z mężem. Będziemy w międzyczasie będziemy coś szukać dla mnie. No i tak, idę zrobić sobie kawę, bo rano wypiłam, tak rano, ale wcześniej rano dzisiaj wstaliśmy, bo ja wstałam dzisiaj o godzinie 7 chyba, czy przed 7 już nawet wstaliśmy, z racji tego, że właśnie jechaliśmy na ten pogrzeb, żeby się ze wszystkim wyrobić, bo trzeba było ten basen poumywać i tam jeszcze ogarnąć w chacie, żeby było czysto, żeby mąż nie marudził, że jest bałagan. I piłam rano tak wcześnie kawę i teraz już mi się chce. Idę, nagram wam jeszcze, jakie kupiliśmy ubrania. Może komuś akurat coś się spodoba, więc nagram wam tak, co kupiłam w smyku. A jeszcze kupiłam fajną rzecz w Pepco, tylko już, żeby mąż mnie nie słyszał, bo już wiecie, teraz mi włosy z głowy powrywa. Bo było tak, że ja kiedyś bardzo też dużo kupowałam rzeczy. Tak wiecie co chodzi, bo to chodzisz, ty po sklepach chodzisz, chce się to i do kosza się ładuje. Później jak zaczęłam nagrywać, to tak chyba się już tego wszystkiego, wiecie, owidziałam i ja po prostu miałam to wszystko, że tak powiem, na co dzień, wiecie o co chodzi. Bo jak nagrywałam, to ja codziennie to widziałam, więc jakoś mi się tak nie chciało nawet nic kupować. Ale teraz jak zmieniłam sobie ten salon, jest taki przytulniejszy i cały czas gdzieś widzę jakieś inspiracje gdzieś na Instagramie. No to cały czas chce mi się coś dokupywać, bo to tak wiecie, że tak fajnie jest. No w lato jeszcze tym bardziej jest ten. A już jak będzie zima, to już w ogóle te Boże Narodzenie, to już, bo przepadnę chyba. Przepadnę. A jeżeli nie jesteście u mnie na Instagramie, to zapraszam was. Możecie zaobserwować CrazyMom168. Także szukajcie, tam trochę pokazuję swojego mieszkania, jakieś kosmetyki, trochę siebie. Nie tylko przeglądy, bo wcześniej pokazywałam tylko przeglądy. Także zapraszam na swojego Instagrama, będzie mi bardzo, bardzo miło. No dobra, to ja idę. Idę. Z tego słońca zrobię sobie kawę, pyszną kawę, bo mam taką ochotę, że szok. Dobra, tak mi się nie chce podnosić, zaraz to zrobię tą kawę, ale poprosiłam chłopaków, żeby przynieśli mi te torby, bo są jeszcze niewypakowane i pokażę wam, przysuń się tutaj bliżej, żeby było widać. Tu mamy spodenki z 19,99, co ja mówię, tak, na 15 zł, więc macie takie bawełniane spodenki, fajne, dresowe, z drugiej strony, pokaż, pięknie, dobra, następne dawaj, wyciągaj, co tam jeszcze mamy. To jest piżama, niżej Aleksik, bo twoje nuny widać. Tu mamy piżamkę, tu są, Błażej, co do czego jest, spodnie? Tak, czy spodenki? I tu mamy z 59 na 30 stopni, dobra, stopni, okej. Okay. Dalej, spodenki. Tu mamy spodenki do tej piżamki z takim napisem Taz, chyba tak się nazywa ten potwór. No dawaj, bo nie ma czasu, idę na kawę. Niżej.
I tu mamy SpongeBoba. Dużo dzieciaków lubi SpongeBoba. Zobaczcie, jaka fajna koszulka. I powiem Wam szczerze, że naprawdę również fajne jakościowo są te ubrania w smyku. I ta bluzka kosztuje 27 z 39,99. Dobra, next please. Teraz mamy tutaj bluzę z 69,99 na 35 zł. Taka rozpinana z kapturem. Dobra. Możesz sobie ukucnąć, Alex, to będzie Ci wygodniej. Dobra, tu mamy następne spodenki, tak, następne spodenki, takie żarówiaste. Będzie go z daleka widać, wszystkie komary go zjedzą. 24,99 i 12 zł kosztują, takie coś jak tamte na początku. Dobra, i co my tutaj jeszcze mamy? Skarpety, pokaż. Dobra, dawaj, i tak to trzeba porozrywać. Skiety z Pepco za 9 zł, 5 sztuk, 35-38 rozmiar. Powiem Wam szczerze, że ostatnio dwie takie paki wzięliśmy, ale wziąłem im jeszcze, bo wiecie, jak to jest na wyjeździe. Pobrudzą sobie, to kto tam będzie im prał. Tu mamy gaciorki jeszcze, 12 zł, 5 sztuk. 12 zł, 5 sztuk i tu, jak widzicie, mamy takie kolorki. No i zobaczcie, co jest. Muszę Wam to pokazać, zobaczcie, powiesić sobie to można. Pyk, 10 zł kosztuje. Ale fajne, muszę to ukryć. Pamiętajcie, żeby tata nie widział, żeby mama coś znowu kupiła. Dobra, wkładaj tam głęboko. A, jeszcze mamy rzeczy, zobaczcie. Jeszcze mamy tu takie spodaneczki. Przepraszam Was, że robię to na dworzu, ale nie mam po prostu siły. Dobra, pokaż mi tu. 49,99 na 25 zł. Poczekajcie, jeszcze tu z tyłu pokażę. Tak, okej. I ostatnia rzecz, tak? Nie. Nie ostatnia? A, te nie były już przecenione, ale wcześniej były. 49,99. Wcześniej były przecenione. I tu mamy takie dresy. Także tak to wygląda. Dobra. I jeszcze bluzę Batmana. Niżej trochę musisz odwrócić to, bo zaraz będzie brudna cała. Już jest brudny rękaw. Dobra, weź to. Ona jest z kapturem. Z kapturem ona się, tak powiem Wam, tak holo... Nie widać mieni. Tego, ale ona się tak mieni na holo. Poczekaj, cenę jeszcze. Spokojnie, daj mi to. Z 89,99 na 35 zł. Więc tak. Wszystkie ubrania idę, wrzucę, przepiorę je trochę, tak, wiecie, o co chodzi. Takie na 15, na 17 minut mam taki program, żeby tylko to odświeżyć. Suszyć, prasować, składać i tak dalej, także tak, ile wydaliśmy? I powiem Wam szczerze, że za tyle ubrań w smyku dałam 204 zł. 204 zł. Więc myślę, że się opłaca. No, o właśnie, pokaż, mamy paragon. Tak, 204 zł i 11 groszy. I 11 groszy. No i tak, dobra, trzymaj to. Możecie zanieść te torby. Także tak. Także to już będzie chyba koniec. Życzę Wam miłego dnia. Jutro wybieram się. O Jezu, przepraszam, bo coś mi tutaj uciapaciało, albo coś mi tutaj się rzęsa może odkięła. O jeny, jak mnie zadrapało. Dobra. Jutro zamierzamy jechać do tego sklepu, gdzie są limitowane edycje. Boże, coś mam w oku. Poczekajcie. Coś mi w oko wpadło. Gdzie są te limitowane edycje, gdzie są te przecudne dekoracje. Więc jutro z rana ruszamy. Mam nadzieję, że będzie trochę chłodniej. I ja to mówię, że będzie trochę chłodniej. Bo mamy, już Wam mówię, ile kilometrów. Ponad 200 kilometrów będziemy jechać, tak, w jedną i w drugą stronę. Więc kawał drogi. Ojku, ja tu się rozpuszczam. Może tłuszcz mi się trochę wytopi. Jak myślicie? Wytopi się, czy się nie wytopi? Może się wytopi. Ja już normalnie czuję, jak tutaj się rozpuszczam. Dobra, życzę Wam miłego, słonecznego, ciepłego dnia. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć.